podczas pobytu w Patagonii oczywiście bardzo nastawialiśmy się na wycieczki po górach. Przede wszystkim myśląc o tych najsłynniejszych miejscach, czyli okolicach Fitzroya i Parku Narodowego Torres del Paine. Ale również byliśmy w wielu innych, może mniej znanych, mniej charakterystycznych częściach Andów. Cała nasza właściwie trasa przebiegała wzdłuż pasma Andów, w odległości mniej więcej droga, którą jechaliśmy, słynna droga numer 40, biegnie w odległości około 100 km od pasma Andów, więc co jakiś czas, gdzie tylko była możliwość, zbaczaliśmy w kierunku gór i też odkryliśmy mnóstwo takich ciekawych, zupełnie nieznanych miejsc, jak choćby Park Narodowy Perito Moreno. Słynny jest lodowiec Perito Moreno, gdzie wszyscy jeżdżą, natomiast ten park może przez swoje oddalenie i brak możliwości dojazdu jakąś komunikacją publiczną jest dosyć taki odosobniony i to nam się tam najbardziej podobało, zresztą w wielu miejscach, że mogliśmy być zupełnie sami, że wchodziliśmy sobie na jakąś górkę i podziwialiśmy szeroki widok na szczyty, na jeziora i nie było tam zupełnie nikogo. I no te miejsca myślę, że najbardziej pamiętamy, chociaż też odwiedzaliśmy te słynne, uczęszczane szlaki, właśnie choćby pod Torres del Paine, gdzie już no, nie ma się poczucia takiego odosobnienia, jest tam mnóstwo turystów, jest zorganizowana dosyć dobrze cała baza turystyczna, no ale niemniej jest to coś ciekawego i wartego przejścia. My postanowiliśmy okrążyć cały masyw w okolicach Torres del Paine. Jest to taki 8-dniowy trekking, no, gdzie trzeba wszystko zabrać ze sobą, znaczy namiot, jedzenie. Więc no, była to też fajna przygoda, aczkolwiek w całych Andach no, w zasadzie poruszaliśmy się na niższych, w niższych partiach gór. No to wynika też z takiej budowy Andów, że już chcemy wchodzić na szczyty, to już jest porządna taka alpinistyczna wyprawa, a tak turystycznie, no to w zasadzie można się poruszać gdzieś w dolinach i na nieliczne szczyty, jakieś takie pagórki właściwie można sobie wejść. Mieliśmy taką próbę, właśnie takie wejście na Serra Elettrica, to jest taki szczyt niedaleko masywu Fitzroya. I to jest taka część rzadko odwiedzana przez turystów, nie są to główne szlaki i wchodzi się tam taką granią, drogą, która akurat jak my byliśmy, to było jeszcze na wiosnę, była mocno jeszcze zalodzona, jeszcze było dużo śniegu, taka ścieżka, którą ewentualnie dałoby się wejść, była cała niedostępna, bo nie mieliśmy akurat ze sobą wtedy raków, także musieliśmy trawersować cały grzbiet i gdzieś tam po takim żwirowisku mocno piąć się w górę. Zobaczyć Fitzroya z innej trochę strony niż zazwyczaj. Tam wyszliśmy na jakieś, myślę, 2,5 tysiąca metrów, ale to było takie dobre 13 godzin wędrówki i po takim terenie dosyć skalistym, nie po szlaku, także tam mieliśmy taką małą, większą jakby przygodę górską. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tych górach na samym południu, o Parku Narodowym Tierra del Fuego, bo to są góry, które na nas zrobiły chyba też jedno z największych takich wrażeń z Patagonii, bo jest to pasmo, z którego jak wyszliśmy taki szczyt, też niezbyt wysoki, Cerro Guanaco, ale stamtąd rozpościerał się widok na cały kanał Beagle, na Caldereira Darwin, na wyspę Navarino po drugiej stronie kanału, czyli na takie obszary, gdzie już tylko są ośnieżone szczyty po horyzont i wiadomo, że tam już nikogo nie ma, tam już nikt nie chodzi, żaden turysta się tam nie zagłębia. Była kiedyś taka wyprawa Wielickiego właśnie w ten region Caldereira Darwin, no ale to są już takie specjalistyczne wyprawy, które gdzieś te szlaki przecierają, ale faktycznie takie poczucie właśnie tego końca świata i takich
niezamieszkałych dzikich obszarów, no dzikich gór. Tak, bo tam jakby no, już w zasadzie wszystko to, co widzieliśmy, było kompletną dziczą, gdzie nie ma żadnych ścieżek, żadnych szlaków, nie ma no, oczywiście żadnych wiosek, żadni ludzie nie mieszkają, więc w związku z czym to jest zupełnie odizolowane. I tak zresztą jest w stałych handlach, że my tam, gdzie mogliśmy wchodzić, gdzie były jakieś szlaki, to powiedzmy już dalej, jak spojrzeliśmy, to wiedzieliśmy, że tam nie ma nic. Oczywiście jakieś wyprawy co jakiś czas chodzą, ale już jest to powiedzmy takie zdecydowanie trudniej dostępne. Więc to też jakby tak dla przeciętnego turysty, tak jak my, no, bez jakichś wielkich aspiracji tam wspinaczkowych, to ta duża część Andów jest zupełnie niedostępna. Ale przynajmniej można ją sobie poobserwować i to też jest fajne, że właśnie nie widzimy tam żadnych dróg gdzieś dalej w tych górach, czy schronisk, nie ma po prostu nic zupełnie. Moje wykształcenie kompletnie się nie wiąże z podróżowaniem. To zdecydowanie jest pasją, która narodziła się w zasadzie, nie bardzo wiem jak, może bardziej wiem kiedy, mniej więcej 10 lat temu, kiedy zaświtała mi myśl, że chcę gdzieś daleko pojechać do egzotycznego kraju. To miała być taka wyprawa, no, że raz w życiu fajnie jest pojechać w jakieś takie miejsce, że to będę całe życie pamiętał. I wybrałem się z ludźmi poznanymi przez internet do Peru, no a później szybko okazało się, że jakby potrzebuję kolejnych takich wypraw, że to nie była pierwsza i ostatnia wyprawa, a pierwsza po prostu z wielu. I jakoś tak się to zaczęło, taka potrzeba narastać, że no, co najmniej raz w roku albo dwa razy w roku trzeba się gdzieś dalej ruszyć. No i teraz już częściej niż dwa czy trzy razy w roku. Później nawet. Się z tym związałem bardziej właśnie zawodowo, jeżdżąc z grupami jako przewodnik, także już teraz jest to ściślejsze powiązanie, że już nie jest to może tylko taka czysta pasja i przyjemność, tylko no powiązana z pracą zawodową, no, co zawsze było moim marzeniem, żeby to jakoś móc pogodzić i móc to robić no, tak częściej, intensywniej. Tak, a ja Marcina poznałam na pokazie slajdów podróżniczych w studenckim klubie górskim. Organizowałam takie pokazy raz w tygodniu, właśnie w takim towarzystwie jeszcze studenckim. Zapraszaliśmy różne osoby ciekawe, które mogą coś poopowiadać. I pamiętam, Marcin przyszedł, taki samotny chłopak z walizeczką slajdów. Tutaj mnie prosił, szturchał łokciem, żeby mu muzykę w odpowiednich momentach puszczać. No i tak się jakoś zaczęło. Ja wcześniej podróżowałam właśnie z klubem górskim. Właśnie moje początki podróżowania są ściśle związane z górami, szczególnie takie wyprawy na wschód, do Rosji, Mongolia, Kirgizja, Uzbekistan, te tereny, które były jakoś tam tanio dostępne i gdzie można było wejść gdzieś wyżej. No a później zaczęliśmy podróżować razem i już nie tylko góry były głównym tematem, ale raczej takie wyprawy na krańce świata. No, oczywiście te góry zawsze Marcina mobilizuje, żeby gdzieś wchodzić wysoko, ale on też bardzo lubi, więc akurat się tutaj dogadujemy i lubimy góry, ale też coraz bardziej jeszcze kładziemy nacisk w tych wyprawach na poznawanie ludzi, kultur i tego innego, który na tej trasie gdzieś tam się pojawia.